Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym CROXY otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam cię bardzo serdecznie, mój misiu kolorowy. Na Case Hugu się oczywiście znajdujemy, zaczynamy sobie z bitewką. Zostało nam 10 koła z ostatniego filmu, do tego mam jeszcze, że tak powiem, w zanadrzu w razie co oczywiście Lotusa za 60 koła, którego udało nam się trafić ostatnio, ale no nie ukrywam, nie chciałbym go sprzedawać, jeszcze przynajmniej, więc dzisiaj bawimy się za to 10 koła, 2641 tutaj bitewka, więc lecimy. Ja oczywiście przypomnę ci o konkursie na skinę, jak chcesz wygrać, sub dzwonę, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz, dołącz oczywiście na Discorda, na Discordzie też są fajne konkursy, bo prosiliście, tak, prosiliście, no to ja mówię, no macie. Rzuciłem sobie oczywiście tam konkurs, więc wbijaj, oczywiście dołączaj i będzie lepsza aktywność na Discordzie, to te skiny będą do wygrania częściej i będą oczywiście lepsze po prostu do wygrania, tak? No i oczywiście kodzik CROXY, użyj sobie jak chcesz oczywiście odebrać 10% więcej, do każdej wpłaty możesz kodu używać dowoli i oczywiście dwie skrzynki na start za free. Klikasz sobie tutaj zielony plusik, bądź logujesz się z linku z opisu, zaraz ci pokażę, bo jak kliknę to mnie wywali ze skrzynki, znaczy z bitwy, więc tutaj panie Case, taka mała prośba, żeby to naprawić, nie? Żeby, nie wiem, to może okienko jakieś wyskakiwało, żeby użyć kodu, byłoby to naprawdę bardzo pomocne i by mi życie ułatwiło. 1800 zł, no póki co chyba wszystko po naszej myśli tak naprawdę idzie. Ta wupa, no wiadomo, lepiej jakbyśmy ją trafili, ale o właśnie o tym mówię i widzisz, wystarczyło poprosić, tak? Incendiary, 280 zł, mamy emeczkę. Ojejku, co się stanęło? Przegraliśmy tą bitwę finalnie, ty. Ej, nie wierzę szczerze, naprawdę nie wierzę, że FN-ka poleciała. Jeśli chodzi o ten what's the trade, Factory New Star. No, powiem tak, wow. Oczywiście, zielony, magiczny plusik, jak chcesz blikiem sobie doładować, na przykład to tutaj wpisujesz kodzik CROXY przez 2x, masz wtedy oczywiście, jak wspomniałem, 10% więcej, no i skrzyneczki dwie na start za free. Oczywiście w opisie, znaczy w przypiętym komentarzu masz oczywiście tutaj te dwa konkursy, więc sobie dołącz, a w opisie właśnie skinsforfree.pl, tam też możesz sobie wejść i oczywiście do nich dołączyć. No grając na stronie, no wiadomo, levelować konto sobie możemy i może sobie po prostu otworzę teraz darmową skrzynkę, bo tutaj większość tak naprawdę otworzyłem. Mogę sobie tą platinium teraz otworzyć za 54 level. No i oczywiście im większe te levele macie, no to więcej tych skrzynek możecie sobie otwierać, ale możecie je codziennie otwierać, co 24 godziny, więc super sprawa. Skrzynki eventowe, no z 5 sztuk. Sobie otwórzmy, 500 zł kosztują nas oczywiście 5 takich skrzynek, więc zobaczmy, czy tutaj coś fajnego uda nam się zdobyć. Niestety, no w sumie nic. Oczywiście tutaj też możecie zobaczyć, diamenciki otrzymaliśmy, bo co każde wydane 4 zł. Ileś tam tych diamentów możecie sobie otrzymać. Ja ich, no już dosyć sporo mam. Cashback, no też już konkretny, bo 2000 zł. Ale no, tak jak oczywiście powtarzam to, jeszcze go sobie nie wypłacamy i sobie go zostawimy. A my zjeżdżamy trochę na dół, bo w sumie dawno tak nie otwierałem, tak od strzała tych skrzynek, więc no to może Incendiary, to jedną z moich ulubionych skrzynek. Otwórzmy sobie 4 razy i zobaczmy, jak nam oczywiście tu pójdzie. Nie ma tu chyba nic fenomenalnego, jest tu 700 zł, więc otwarcie tutaj jeszcze jedno. Może teraz będzie ciut lepsze, no jest tu jakiś scout. Do 3 razy sztuka, zobaczmy jak będzie teraz. Czy tu będzie jakiś potencjał na kosę? No dobra, kosy nie ma, ale 2600 zł. Z tej skrzynki udało nam się wyłowić, a wupa oni tańczy, więc naprawdę fajnie. Wracamy do zabawy na bitewkach i dajemy na to. No właśnie, co ja tu mogę jeszcze wrzucić na tą bitwę? No już totalnie pomysłów nie mam, bo no naprawdę, no już ja już przyszedłem Case Huga po ostatnim odcinku. A może tą skrzynkę porki, tak nie wiem, no może nie z 7, ale no z 5, 2800 zł. Zobaczmy taką bitwę, gramy z jednym botem, bot Buła. Okej, okay. Zobaczmy jak ta bitwa tutaj będzie się prezentować. Otwarcie numero 1, USP Kill Confert, no to jest strata niestety duża, bo 800 zł. No jakby faktory nie poleciała, to ta strata nie byłaby aż tak duża. Rękawiczki za 700, ok, więc już mniej więcej porówno, no ale wiadomo, że fajnie było, jakby tu coś więcej nam dało. No niestety już tutaj bot przewagę sobie powoli wypracowuje, ale zobacz, oni tadzi, to jest 1000 zł. W tym momencie delikatna przewaga, ale ostatnia skrzynia będzie decydująca, no to chyba są te same stany.
Dobra, minimalnie, ale udało się, tak? Najważniejsze oczywiście jest wynik końcowy. Nieważne, czy to jest różnica 20 groszy, czy złotówki, czy może 150 zł, ale udało się oczywiście wygrać. Więc Snap Piglot może teraz 4 koła. No, risky. Risky bitwa na pewno, ale zobaczmy. Bot Gadget tym razem się wylosował, więc zobaczmy, czy Tesla będzie w stanie zaoferować nam skiny lepsze niż oczywiście poprzedniczki. A Wupa ta nowa, no śliczna jest naprawdę w grze, śliczna. Myślę, czy może sobie tutaj jej nie wypłacić, bo kurczę, no chociaż ja ostatnio w CS-a w ogóle nie gram, nie? Ja to powtarzam cały czas, że ja w ogóle nie mam swoich skinów. No ja jedyne jakie skiny mam, to są skiny dla was. No ja nic dosłownie więcej w EQ nie mam. Nie mam żadnych swoich skinów, bo wszystko leci do was, stary. Więc doceń to proszę i jak chcesz oczywiście, to z kodziku Croxy sobie skorzystaj tutaj, tak? 4 koła. Naprawdę, chapeau. A nie, czekaj. My na minus wyszliśmy. To jakie kurwa chapeau. 5 takich szynek, 6 koła, 3 osoby. Bitwa z kategorii tych odklejonych, tak? Ale taka jedna odklejka na film musi się tutaj wydarzyć, tak? No, kim bym był? Kim bym był, stary, bez tutaj moich daily odklejek? Film injector. Okej, to jest jakiś stan minimal wear. No mogła być FN-ka, ale nie będę, ojejku, Fire Serpent, 5 koła? Okej, na szczęście tylko Battle Scared i my tą bitwę dalej... Nie no, to są żarty. Ale poczekaj ty, bo my to dalej wygrywamy. Nie, przegraliśmy. Ja nie mogę. Zróbmy bitwę na 4 osoby i oczywiście liczymy, że nam się poszczęści. I to będzie bitwa ostatnia, bo nie chcę tego Fire Serpenta, znaczy Fire Serpenta, oczywiście Lotusa sprzedawać, więc ja się z wami pożegnam, dziękuję za oglądanie. Widzimy się na kolejnym odcinku z Casehaga i dostaliśmy na dziurę, więc trzymajcie się i...